Jesteś z Drosiejowa? Ja jestem z Drosiejowa, koleżanka z miejscowości obok, z Kościejowa. Czyli z jakiej? Kościejów. I jak masz na imię? Sara. Dorota. I cieszysz się, że ten zespół tu u was ma już 20 lat? Tak, cieszę. Przynosi czyli ten zespół ma więcej niż wy razem? Tak. Nie ma więcej niż my razem, ale ja mam teraz 16, no to jest starszy ode mnie trochę, 4 trochę lata. Starszy, nie, nie było cię na świecie. Fajnie dziewczyny śpiewają twoim zdaniem, czy nie? Tak, mi się bardzo podoba. A ktoś z rodziny może występuje, nie? Nie, sąsiadka. 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 Dobra, dzięki. A gdzie chodzicie do szkoły? Do Skarbnierza. Do Skarbnierza, do gimnazjum. Tak. Cześć chłopaki, a wy macie płyty zespołu? Nie. Ta nie, z tego co słyszałem, codziennie sobie rano słuchacie, tak? Nie musimy. A wy jesteście z Rosiejowa? Tak. No to jak, z Rosiejowa nie słuchacie swojego zespołu? Nie. No tak. No te dziewczyny wiedzą, co mam powiedzieć. Dziewczyny, będziecie kiedyś śpiewały w Rosiejowiankach? Nie. Czemu? Będą śpiewały. Obowiązkowo. W jakich nastrojach? Jest nastrojach dobrych, ale bardzo zimno. Wiesz, ciemny, chory, jestem tak niemiłosierny, że przyjechałem tylko ze względu na was. No, my też byśmy do pana pojechały. A jak pan się rozchoruje, to będziemy smarować. Cześć, jestem. Cześć, bardzo fajnie. Dobrze, żeby nie padało, nie będzie padało. Nie będzie, bo jest zimno. Zimno jest. Nie będzie. Cześć. Mówiłam już o tym, że ciężko mi myśleć o tym, ile lat śpiewają, a jestem z nimi od początku. Drodzy Państwo, zespół Rosiejowianki śpiewa już 20 lat. To jest naprawdę imponująca liczba. Chciałem z panem przewodniczącym Rady Miejskiej, radnymi Rady Miejskiej w Skarbnierzu podziękować państwu za zaproszenie nas na dzisiejszy piknik rodzinny oraz na piękny jubileusz, jakim jest 20 lat powstania zespołu Rosiejowianki. Życzę zespołowi wielu osiągnięć i sukcesów w dalszej pracy artystycznej oraz wytrwałości w działalności na rzecz krzewienia kultury, podpisał przewodniczący Rady Miejskiej w Skarbnierzu Jan Śliwa, burmistrz miasta i gminy Michał Markiewicz, oraz chciałem przekazać taką skromną kopertę dla zespołu Rosiejowianki. Wszystkiego najlepszego. Drogie panie, patrząc na was, pamiętam was przecież z tamtego okresu, kiedy zespół robił pierwsze kroki. Chcę wam uczciwie powiedzieć,
że ząb czasu was się nie ima. Jesteś tak samo młode, piękne, pełne energii, werwy, choć o wiele, wiele dojrzalsze, jeśli chodzi o kulturalne sprawy i te wszystkie choreografie. To dziękuję. Dołączam do tego z dedykacją parę książek, stary nauczyciel, ale w tych książek są śpiewniki z piosenkami ludowymi. Jak również jedna z nich mówi o strojach kielewczyzny, a jedna przedstawia panoramę naszego widowiska. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, drogie panie, w następnym 20-leciu. Szanowni zebrani, ale w tym gronie najbardziej dzisiaj świętujące zespół Rosiejowianki, świętujący jubileusz 20-lecia swojej działalności kulturalnej w środowisku. To nie tylko jest odtwarzanie, ale i tworzenie piosenek i prowadzenie tej działalności kulturalnej. Pierwszy raz tutaj u Rosiejowianek to byłem z Włodzimierzem Wiertkiem. Pierwszy raz tu byłem na zebraniu. No i tak sobie przypominam, że i ten teren był bardziej mokrzejszy. I moim zdaniem należy się pełny szacunek nie tylko paniom, ale i waszym rodzinom, waszym znajomym, waszym sąsiadom, które was wspierały nie tylko w tej działalności kulturalnej, ale w tej działalności społecznej. Dziękuję wam za te wszystkie wrażenia, które z wami przeżyłam i za te sukcesy, które żeśmy razem odnosili i za to, że dzięki wam naprawdę wiele razy miałam powody do dumy. Dziękujemy. Dziękujemy. Nisko się kłaniamy, no i ze wszystkimi pięknie się witamy. Pragnę pogratulować tych 20 lat. Także powiem uczciwie, że wspólnie razem towarzyszyłem temu zespołowi od samego początku. Nawet... Ja jestem najładniejsza. To składam serdecznie gratulacje wszelkim pomysłom. Panie starosto, ja... Piecami dostojni, goście są jak wiecie, i jak ten czas upływa. I wszystkich kół gospodyń oraz kół gospodyń z Boszczyka chciałabym wam życzyć jeszcze wielu, wielu takich pięknych jubileuszy. Chciałabym wam również podziękować za całokształt waszej pracy, bo Rosiejowianki to nie tylko zespół śpiewaczy, ale jesteście panie również gospodyniami, jesteście rolniczkami, czyli dziękuję za całokształt. Dziękujemy. W szczególny sposób pragnę podziękować pani Agacie Jackiewicz oraz pani Bożenie Mostek za wszystkie lata wspólnej współpracy, za wszystkie wspólne spędzone chwile, te dobre i te gorsze, oraz za to, że zawsze możemy na nie liczyć. Wiemy też o tym, że zawsze możemy liczyć na pomoc naszego burmistrza, pana Michała Markiewicza.
dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu naszego święta. Kierujemy również podziękowania panu Włodzimierzowi Wiertkowi, który zawsze o nas pamięta i jest z nami od początku powstania naszego zespołu. Panu Jackowi Włosowiczowi oraz jego asystentom dziękujemy za niezapomniane chwile spędzone w Brukseli. W naszych podziękowaniach nie moglibyśmy zapomnieć o mieszkańcach naszej wsi. Dziękujemy państwu Annie i Januszowi Gaweł za pomoc w zaangażowaniu naszego dzisiejszego święta. Wiemy doskonale, że zawsze są zaangażowani w pracę naszego zespołu. Szczególnie podziękowania kierujemy do naszego radnego Leszka Jamosa, który do przygotowania dzisiejszej imprezy włożył najwięcej pracy i serca. Nasi wspaniali strażacy z OSP Rosieju również o nas nie zapominają. Zawsze możemy na nich liczyć. Tak było i w czasie przygotowań do dzisiejszej uroczystości. Tak, jak ja mam. Dobra. Sokół Renata. Renata Żarnowiecka. Urszula Wątur. Bączek Mariola. Anna Wajda. I Elżbieta Wajda. Dziewczyny, naprawdę jesteście z Rosjowa wszystkie? Tak, tak. Lubicie śpiewać? Bardzo. Teraz to już jest przymus, czy nadal przyjemność? Nie, przyjemność. Jak rodziny się godzą na te wasze wyjazdy? Właśnie przyzwyczajenie. Nie mają wyjścia. Wspierają nas jeszcze, nam każą jechać. Jak się przygotowujecie do występu? Różnie. Mamy próby w miejsku gmin Ośrodku Kultury w Skalmierzu. No i przeważnie tam zjeżdżamy się razem z kapelą naszą i wspólnie ćwiczymy i prowadzimy próby. Czy bardzo wam się zmienił repertuar od początku waszych występów? Tak, przeważnie co roku mamy nowe piosenki i chcemy po prostu uświetnić lepszymi tekstami i cały czas nam się coś nowego coś dodać. Nowego. No wy jesteście w zasadzie, tak można powiedzieć, półprofesjonalnym zespołem. Ewa, no przecież... Młodo matko, proszę, zamykaj drzwi. Ewa, jak ty się nazywasz? Ja się nazywam Ewa Świerkosz. Jeżeli macie bardzo ładne stroje, te stroje wzięły się skąd? Stroje mamy z gminy. Z gminy? Z gminnego ośrodka. Tak, tak, tak. Z gminnego, od Agata zakupiła. Jak wspominacie te 20 lat? Bardzo miło. Bardzo miło. Mamy z tym 20-leciem związane dużo miłych wrażeń, przeżyć, wspomnień. Gdzie najdalej po co tu? W Brukseli, w samym parlamencie. I słuchała ktoś? Oczywiście, tak. Cała Bruksela padła na kolana przed zespołem z Rosiejowa i z Drożejanki. Drożejanki. Dobrze, życzę wam powodzenia, dziękuję ślicznie.